Podczas gdy Frank pracuje nad kolejnym wynalazkiem, Charlie podchodzi do niego i zastanawia się, jakie zmiany zaszły w jego życiu osobistym. Wie, że Frank, jak zwykle, spędza cały swój czas w pracy, że nie interesują go kobiety i inne rzeczy. Proponuje mu jednak, że zapozna go z jedną kobietą. Frank zgadza się, a mężczyzna przedstawia mu kobietę o imieniu Valerie. Frank jest pod wrażeniem jej urody, kobieta komplementuje go również, nazywając go ładnym. Frank, który nigdy wcześniej nie słyszał takiego komplementu, jest bardzo zaskoczony. Pyta przyjaciela, na czym polega haczyk. W tym momencie Charlie wyznaje, że Valerie jest w rzeczywistości robotem. Robot mówi o jej pragnieniu spędzania z nim czasu. To nie podoba się naukowcowi, co go rozwściecza. Nie chce wykorzystywać żeńskiego robota do zaspokajania swoich emocjonalnych potrzeb. Jednak Charlie mówi, że nie miał złych intencji. Chce, aby Frank pomógł mu przetestować prototyp. Jest to ich najnowsze osiągnięcie i jeśli testy przebiegną pomyślnie, rozpoczną masową produkcję robota. Frank jest sceptyczny, że robot będzie w stanie zaspokoić jego potrzeby emocjonalne. Wyjaśnia, że chce kogoś, kto zrozumie jego duszę, a nie pozbawionego emocji robota. Charlie mówi, że ich roboty zostały zaprojektowane tak, aby zaspokoić emocjonalne potrzeby samotnych mężczyzn. Następnie stwierdza, że ich prototypy są inne, ponieważ ich roboty są inteligentne. Jego słowa nie przekonują jednak Franka. Następnego dnia udaje się na sesję terapeutyczną. Podoba mu się terapeutka o imieniu Rachel i pyta ją, co do niego czuje. Kobieta, aby go nie urazić, odmawia odpowiedzi. Po powrocie do miejsca pracy mężczyzna informuje Charlie'ego, że jest gotowy do przetestowania robota. Zostaje zapoznany z panelem sterowania i innymi funkcjami robota. Następnie mężczyzna opowiada mu o procedurze, którą wykonują codziennie o 9 rano. Po powrocie do domu zjada kolację z robotem. Ale jego opinia o robotach jeszcze się nie zmieniła. Otwarcie przyznaje, że uważa ją za bezuczuciową maszynę, co ją denerwuje. Widząc jej łzy, zdaje sobie sprawę, że robot ma uczucia. Frank zaczyna ją pocieszać, ale przypomina sobie, że jest tylko robotem. Następnego dnia jego koledzy pytają go, jak minął pierwszy dzień pracy z robotem. Frank nadal uważa, że Valeria jest tylko prostym narzędziem. Po powrocie do domu zaczyna oglądać film z Valerią. Nagle na scenie pojawia się całująca się para, a Valeria przyznaje, że chciałaby się pocałować. Frank jest zakłopotany, ale mówi, że nie ma nic przeciwko. Gdy zaczynają się całować, Frank powstrzymuje ją, zaskoczony swoimi uczuciami, ponieważ jego zdaniem nie różni się ona od człowieka. Wychodzi na świeże powietrze, a kiedy wraca, znajduje Valerie w pięknej bieliźnie. Kiedy robot się rozbiera, widzi, że jej ciało nie różni się od ludzkiego. Następnego dnia Valerie odprowadza go do pracy. Dziś Rachel przychodzi w okularach. Kiedy zdejmuje okulary, Frank widzi sińce pod jej oczami. Natychmiast zdaje sobie sprawę, że to sprawka jej męża, ale Rachel nie chce się do niczego przyznać. Po powrocie do domu Valerie wita go jako swojego kochanka i zaczyna okazywać mu swoją miłość. Mężczyzna nie jest jednak w nastroju i mówi jej, że jest dla niego tylko robotem. Następnie przyznaje, że noc, którą spędzili, była błędem, że nie miał zamiaru dzielić się swoją miłością z robotem. Jednak Valerie mówi, że pomimo bycia robotem, zaczęła coś do niego czuć po ostatniej nocy. Frank bierze jej słowa za bzdury i mówi, że jest zmęczony. W tym momencie Rachel dzwoni na ich telefon. Frank udaje się do kawiarni, aby się z nią spotkać. Valerie, obserwująca ich z boku, staje się zazdrosna. Następnego dnia Frank zaczyna się pakować. Okazuje się, że wczoraj umówił się na spotkanie z Rachel. Valerie chce spędzić z nim czas dzisiaj, ale mężczyzna nie przejmuje się opinią robota. Rachel pomaga mu wejść na klif. Valerie nadal obserwuje ich z boku. Frank przyznaje, że czuje się wyjątkowo, gdy jest sam na sam z Rachel. Jego zdaniem Rachel jest inna. Jednak w tym momencie pojawia się Valerie i przerywa ich rozmowę. Przedstawia się jako towarzyszka Franka i mówi mu, że mieszkają razem od jakiegoś czasu. Słysząc to, Rachel wpada w furię, ponieważ mężczyzna nie powiedział jej nic o swojej kobiecie. Frank zaczyna się usprawiedliwiać, mówiąc, że jest tylko robotem. To rozwściecza robota i ma zamiar zepchnąć kobietę z klifu. Na szczęście Frankowi udaje się wyłączyć robota za pomocą pilota. Sprowadza robota z powrotem do laboratorium i informuje o wszystkim Charlie'ego. Charlie przeprasza za to, co się stało i informuje go, że zamierzają wyczyścić jej pamięć i zrestartować robota. Jednak to nie podoba się Frankowi, który przywiązał się do niej, mimo że myślał, że jest tylko robotem.
prosi o szansę na ponowną rozmowę z nią przed wymazaniem jej wspomnień. Pozostawiony sam na sam z Valerie, zadaje jej filozoficzne pytanie. Frank pyta, co myśli o śmierci, a Valerie przyznaje, że się jej nie boi. To go rozczarowuje i postanawia wrócić do domu. Zapomina jednak wyłączyć robota i ten się uwalnia. Niczego nie podejrzewając, Frank wsiada do samochodu i jedzie do domu Rachel, aby ją przeprosić. Gdy siadają przy stole, nagle z góry dobiega hałas i Rachel idzie to sprawdzić. Gdy tylko wchodzi do pokoju, zostaje zaatakowana przez Valerie. Słysząc hałas, Frank udaje się tam. Nie ma jednak pilota, więc nie może jej powstrzymać. Potężny wstrząs elektryczny mógłby ją obezwładnić. Chwytając przewody elektryczne, Frank krzyczy, że bolą go plecy i wzywa na pomoc Valerie. Robot rzuca się na pomoc mężczyźnie, ale ten dezaktywuje ją porażeniem prądem. W ostatnich chwilach robot wyznaje, że boi się śmierci. W tym miejscu film się kończy. Jeśli chcesz zobaczyć więcej takich filmów, nie zapomnij zasubskrybować i polubić kanału. Do zobaczenia wkrótce.